Państwa spod kościoła Świętego Krzyża jest nowy kolega na wywiad, proszę tutaj. Dzień dobry, cześć. No, proszę się krótko o sobie, bo ja już mam nie robić na, za pierwszy ten, pierwsze ten, pierwsze skrzypce, tylko ja jestem tłem, ty o sobie opowiadam. No, zgodził się kolega, co się powiedzieć tak, o sobie. Tak, jestem Wojtek, znamy się tutaj z panem Rafałem już jakiś czas, chodzimy razem na plany zdjęciowe. Ogólnie na plany zdjęciowe chodzę od 3 lat. No, telewizja daje ci możliwość takiego dema zrobienia swojego, no tak. I wzrost. I da dodatkowego zarobku. Oczywiście, darmowa reklama. Ale najpierw, zanim się zareklamujesz, to chciałbym cię prosić, żebyś oczywiście na profit zareklamował naszą telewizję. Nie wiem, na jakieś hasło oglądaj tam Rembo TV. Oglądajcie Rembo TV, polecam. O, i to jest bardzo ładnie, dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że raz Wojtek się już pojawił, ale to był bardzo ciężki nocny plan gdzieś tam, tak. Gdzie byliśmy? W Cieciszewie. Tak. Ciekawe to było, ciekawe, ale znowu jesteśmy, proszę zobaczyć, piękne okoliczności zawsze nam towarzyszą, tak. Na wywiadach. Tak, dokładnie. Tak właśnie. Ogólnie znajdujemy się na krakowskim przedmieściu. O, tutaj niesamowite. Tam mamy, o tam. Pokaż gdzie tam. Uniwersytet Warszawski. A, to możemy, ja mam propozycję, możemy byśmy podeszli tam, żeby zobaczyć, tak, bo to praktycznie jest miejsce tego, gdzie my... Tak, gdzie był plan... Gdzie my to robimy wszystko, gdzie się dzieje... Może zdradzimy nazwę planu. Nie, nie możemy, bo to jest tajemnica jeszcze. Jasne. To jest bardzo tajny projekt, aczkolwiek z Andrzejem już wcześniej mówiłem, że... Idzie. A niby tajny, ale jest ogólnie wiadomo, co to jest. Wszędzie o tym. Tak, dokładnie. Jest to, może zdradzimy tylko to, że to jest projekt historyczny. To tyle, tyle to może. Tak, dokładnie. Ale niewiele więcej. Dokładnie, tak. Nie, bo kwestia jest taka, żebyśmy mogli zobaczyć ten uniwersytet w tle. Tak. To jest najlepsza. Ale kto wie, to jest po prostu... Mniej więcej wie, gdzie jesteśmy, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy mogli w tle tutaj zobaczyć w ogóle ten uniwersytet i tak. Tło wydarzeń, gdzie wszystko się tam rozgrywało. I tak. Dużo planów tutaj bardzo się rozgrywało. Dużo. I w kościele Świętego Krzyża. Tak, bardzo dużo. Ładnie. A przed nami Akademia Sztuk Pięknych. Tak, Akademia Sztuk Pięknych, gdzie powiem, że kiedyś pracowała moja mama. A no. Takie ciekawostki. Tak. Możemy nawet tam wejść trochę sobie w stronę, tak. Tego na dziedziniec. Dokładnie. Galeria Fibak. Pana, tak. Wojciecha Fibaka, to gdzie tu jest na terenie? Wszystko, tak. Remontowane, to tam ten, tak. Ogrodzone wszystko jest. Dokładnie. Ale nie, no w ogóle są niesamowite okoliczności. Widać w tle ten uniwerek, super jest. Tak. No. Dokładnie, o. O, i nazwę. Tak. I co panie Wale jeszcze pan powie? To ja tutaj jestem... właśnie zbieram tak ludzi, żeby reklamowali ten kanał, subskrybowali, w ogóle mają subskrypcję kanału. Powiem wam jedną rzecz, że kanał pana tutaj Rafała, mojego wiernego przyjaciela, jest jednym z najlepszych kanałów, którzy stworzyli statyści. To na koniec jeszcze krótki skład. Będziemy dokręcać, tak, będziemy bo kończy dokręcać. Nam się taśma. Taśma nam się kończy, taśma, i będziemy dokręcać następną część. Wołają nas tam na plan, a dokładnie. My jesteśmy w sumie w pracy, ale korzystając z chwili zawsze można, tak. Coś zrobić. Wojtek był naszym gościem, dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.